Pani Teresa przyszła do Urzędu Miasta, bo zależy jej na remoncie ulicy Drzymały. To moja ulica, ulica moich sąsiadów, ulica, którą chodzi mnóstwo ludzi na cmentarz, do Parku Róż, z osiedla Irys. I ja indywidualnie zbierałam głosy. Oczywiście. W magistracie odbyło się spotkanie w ramach budżetu obywatelskiego. To idea, dzięki której mieszkańcy decydują, na co przeznaczyć część środków z miejskiego budżetu. Zależy nam na jak największym zaangażowaniu mieszkańców. Czyli im więcej będzie propozycji, im więcej będzie głosów, im będziemy widzieć większą aktywność mieszkańców, czyli zaangażowanie w te projekty, tym większy sukces budżetu obywatelskiego, dlatego takie spotkanie jak dzisiaj. Konsultacje skierowane są do mieszkańców, do wnioskodawców kilku edycji budżetu obywatelskiego, też do liderów opinii, do ludzi, od których możemy się dowiedzieć, w jaki sposób promować budżet obywatelski, w jaki sposób dodatkowo angażować ludzi, którzy mogą być zainteresowani działaniem tego mechanizmu.